Cześć, z tej strony Luke, Łukasz Truskolawski, to jest Wolna Mata Podcast. Gościem 21. odcinka Wolnej Maty jest Wojtek Piekut, reprezentant warszawskiej Copacabany, czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu, aktywny zawodnik, zajawkowicz i bardzo ciekawa osoba. Zapraszam do odsłuchu naszej rozmowy, którą odbyliśmy w Alligatores Fight Club podczas seminarium ze Zbyszkiem Tyszką. Wielkie podziękowania dla partnerów mojego podcastu. Przede wszystkim firmie Ground Game, która jest ze mną od samego początku. W ich ofercie znajdziecie sprzęt do sportów walki oraz ciuchy do codziennego użytku. www.groundgame.com. Sprawdźcie ofertę. Black Belt Nutrition, czyli najlepsze poradnictwo żywieniowe w sieci. Jeżeli wybieracie się na zawody, chcecie przybrać na wadze lub zrzucić parę kilogramów, najlepiej zrobić to pod okiem specjalistów. Sprawdźcie ich stronę na Facebooku. Do grona partnerów Wolnej Maty dołącza także firma Field Meal Catering, oferująca catering dietetyczny, 7 różnych systemów żywieniowych. Sprawdźcie ich ofertę na stronie fieldemeal.pl. yogaforbjj.net, czyli strona oferująca filmy instruktażowe z zakresu jogi. Stosujcie jogę, aby unikać kontuzji, zwiększać swoją gibkość i dorzucić sobie dodatkowy trening. Wolna Mata Podcast, odcinek numer 21. Moim dzisiejszym gościem jest mój serdeczny kolega Wojtek Piekut. Siemano. Cześć, witam wszystkich. Wojtku, jesteśmy dzisiaj na seminarce z Zbyszkiem Tyszką. Ty jako rasowy kimoniarz odwiedziłeś typowo submission fightingowe seminarium. Może opowiadaj na początku, jak twoje wrażenia po pierwszych 2 godzinach. Bardzo dobrze. Generalnie jest to dla mnie coś nowego, szczególnie te opcje gilotyn, które pokazywał Zibi. Generalnie kontroli za głowę, kontroli ręka, głowa i wykończenia z tych pozycji. I uważam, że to bardzo wzbogaci moje jiu-jitsu, które jest akurat ten element bardzo ubogie. No właśnie, bo ty generalnie trenując przez te wszystkie lata w kimonach, bardziej wyrobiłeś sobie kontrolę bazującą na uchwytach za materiał, a tutaj w sytuacji, kiedy robimy to jiu-jitsu bez kimono, jednak więcej bazujemy na uchwytach gdzieś za nadgarstki, więcej takiej kontroli, że tak powiem, gdzie klinczujemy z przeciwnikiem. Ale wiesz, to bardzo fajnie, że nawet chciałem użyć tego słowa, podjąłeś się tego seminarium, bo mam wrażenie czasami, że środowisko osób, które trenuje bardzo dużo w kimonach, jest lekko zamknięte na te jiu-jitsu bez kimon, aczkolwiek to działa też w drugą stronę. Zawodnicy no-gi, wiesz, jak mają jakie podejście. Tak, kurwa, kimona, złapie mnie ktoś, klaustrofobii dostaje. Dokładnie, no. Znaczy generalnie już się zbierałem jakiś czas do tych seminariów, bo było wcześniej seminarium ze Zbyszkiem chyba w Dragon's Denie, z Kamilem Wilkiem również, więc jeżeli się uczyć no-gi, no to od takich zawodników, którzy już mają to dobrze rozpracowane i mają jakiś system, tak jak Zibi teraz pokazywał, to jest system akcji po prostu. Jedna wynika z drugiej. Jeżeli się to przepracuje, to bardzo łatwo jest później tego użyć w normalnej walce, więc no, ja uważam, że jakby te dwie formy się uzupełniają. I kimona uzupełniają no-gi, i no-gi uzupełniają kimona, bo czasami nie możesz wyłapać tego uchwytu za kimono, więc możesz wyłapać właśnie uchwyt za głowę, albo odwrotnie. No tak, na przykład gdzieś tam słuchając kiedyś wywiadu z JT Torresem, tak jak zresztą rozmawialiśmy na seminarium, to JT w swoich wywiadach mówił, że on na przykład nawet czasami walcząc w kimonach specjalnie nie zawsze łapie za kołnierz czy za rękaw. Używa uchwytu za nadgarstek, użyje uchwytu za kark specjalnie, żeby nawet bazować tylko i wyłącznie. No tak, bo to można też przetrenować w taki sposób, nie? Że sparując w kimonach po prostu używasz technik z no-gi. No. Tak, dokładnie. No, ja jakoś tak zauważałem taką tendencję bardziej, że jednak dużo osób jest, które powiedzmy mówi, że trenuje więcej no-gi, ale to, które wcześniej trenowały w kimonach, aczkolwiek w dalszym ciągu to jest robienie kimon bez kimon. Wiesz, o co chodzi? Że gra bardziej na pozycję. Aha. Wiesz, nawet jeżeli walka gardą jest, to rzeczywiście to jakby ja mam wrażenie, że oglądam wtedy walkę zawodnika, który powiedzmy zdjął z siebie kimono i próbuje, wiesz, walczyć delarifką, kręcić się po jakieś berimbole czy coś. Submission fighting jest jednak trochę inne. Submission fighting, sam wiesz, że to jest styl zawodników, którzy kręcą się tylko i wyłącznie po poddania, czyli polują na nóżkę, na rączkę, na głowę. Różni się jednak trochę i mam wrażenie, że jakby ciężko jest na ten typowy submission grappling przejść właśnie dla osób, które wiesz, gdzieś tam trenują w gi, nie? Na submission grappling tak. To co mówiłeś, ma rację bytu, jeśli walczysz, zdejmujesz kimono i idziesz na zawody no-gi po prostu. Czyli bez skrętówek, bez IBJJF, nie? Dokładnie, IBJJF zawody. To wtedy możesz się kręcić do tego berimbolu, walczyć delarivą, czy odwrotną delarivą i próbować tak w taki sposób walczyć. No ewentualnie fajnie było dać do tego gilotynę. Przynajmniej ja to tak widzę, a jeśli chodzi o submission fighting, też było ciężko to zrobić, bo to jest jakby tak rozbudowany system dźwigni na nogi,
że ciężko jest się przestawić i używanie Delariwy czy kręcenie się do Berimbolo może się trochę źle skończyć. A nawet w dobie, bo tak jak mówimy, submission grappling, więc od razu na pierwszą myśl przychodzi ADCC. Na naszych krajowych zawodach teraz został zrobiony ten podział, że na Mistrzostwach Polski, że mamy możliwość startu w kategorii zaawansowanych, gdzie mogą tam również walczyć czarne pasy. No aczkolwiek są zabronione skrętówki. Są dozwolone jedynie balaszki na kolano, klucze na stopę, więc wszystkie te dźwignie z IBJJF-u. Są zabronione skręty i specjalnie z tym zamysłem została stworzona ta kategoria dla zawodników, dla czarnych pasów, którzy chcą powalczyć, żeby powalczyli na DTC, ale niezbyt dobrze czuły się w skrętach. Jakie masz zdanie na ten temat? Ja to rozumiem generalnie, jest to moim zdaniem dobre rozwiązanie, ale jeżeli ja bym miał startować, na pewno bym nie wystartował w takiej kategorii. Bym wolał już nauczyć się tego, poświęcić jakiś okres czasu, żeby nauczyć się tych dźwigni na nogi, starać się to dostosować do swojej gry i sprawdzić się z tymi zawodnikami, żeby to była pełna forma tego ADCC, bo to dla mnie jakby nie miałoby... No tak, to jest okrojone. W takich zawodach to są równie dobrze, mogę startować na zawodach IBJJF i będzie to samo. Pojechać na Mistrzostwa Europy, na przykład IBJJF, zamiast startować na Mistrzostwach Europy ADCC. No zadałbym pytanie teraz, czy Wojtek Piekut może kiedyś odwiedzi Mistrzostwa Polskie ADCC, żeby wystartować? To byłby hicior na pewno. Wiesz co, to jest ciężkie pytanie, żeby odpowiedzieć. Jakbym miał więcej czasu na treningi, gdzie mógłbym przetrenować to jakby wszystkie aspekty zasad ADCC, w sensie chodzi o dźwignię na nogi właśnie, te headlocki, to jak najbardziej tak, ale obecnie tego czasu nie mam aż tyle, więc skupiam się głównie na walce w kimono. Pamiętam, Wojtku, jak jakiś czas temu przyjechałem do Kopy, robiłem podcast z Ireną, wtedy po podcaście zostaliśmy, żeby sobie troszkę potrenować. No i te nasze dwie 10-minutowe rundki, w której najpierw robiliśmy dychę bez kimon, potem robiliśmy dychę w kimonę. I pamiętam, że wtedy tak użyłeś takiego fajnego stwierdzenia, że przez pierwsze 10 minut ty się broniłeś, a przez drugie 10 minut to była głównie obrona z mojej, głównie obrona z mojej strony. I to właśnie tak... Fajnie pokazało, w jaki sposób jakby te różne style, jak się zdzierają, ale widzisz, z jednej strony to też nie jest tak, że ja mam dobre submission, teraz żeby nie było, że sobie schlebiam, ale mam jakiś tam wykształcony powiedzmy styl w tym submission grapplingu, aczkolwiek ty mając swoje wykształcone jiu-jitsu, bo masz fundamenty, byłeś w stanie się obronić przed moimi tymi atakami. A ja powiedzmy, mając na jakiejś tam bazie ten swój submission grappling, mogłem powiedzmy uciekać od twojego berimbolo i wiązania lapelami, nie? No tak, no bo to się jakby, to w mojej ocenie są bardzo zbliżone sporty, ale, to jest jedna dyscyplina sportu. Ja to tak rozdzielam, że dla mnie to już są jakby trochę dwie różne dyscypliny sportu. Jednak submission grappling i jiu-jitsu w kimonach. Że to trzeba trochę inaczej trenować. No ale to zawsze jest tak, że jakby są pewne punkty zbieżne w tym wszystkim. I jeżeli ktoś ma dobrą bazę, jeśli chodzi o właśnie submission fighting, będzie... i poświęci trochę czasu, żeby przygotować się na walkę w kimonach, będzie w stanie walczyć na zawodach w kimonach. Tak samo osoba, która walczy w kimonach, jeżeli poświęci odpowiednią ilość czasu, żeby przygotować się do walki w submission fighting, będzie w stanie też to zrobić, więc... No właśnie, bo jakby nie patrzeć, to bardzo duża rzesza zawodników startujących na największym turnieju, czyli na ADCC, to są no, mistrzowie świata w kimonach również, tak? Lucas Lepri, JT Torres. Cobrinha, dokładnie. No, nie ma co mówić, no... Zwycięzcy kategorii zazwyczaj to są też mistrzowie świata. No może poza Gordonem, który ostatnio zaskoczył wszystkich i wygrał. No to wiesz, zawsze się znajdzie jakaś jednostka, która będzie się wybije w jakiś sposób. No on jest, mi się wydaje, wybitną jednostką, no bo trenując tak krótko, chyba 5 czy 6 lat trenował, zdobył mistrza ADCC. Tak. I jakby to też nie wynika tylko z tego, w jakim miejscu on trenuje, tylko z tego, jak jest utalentowanym zawodnikiem, bo razem z nim trenuje chociażby Gary Tonon, który nie zdobył medalu na Mistrzostwie Świata ADCC. Tak, i Garemu, powiem ci szczerze, Garemu nie idzie. Garemu trochę na tym ADCC nie idzie. Nie może jakoś wyrwać tej blachy. W mojej opinii jest... On walczy bardzo luźno, wiesz? Na pewno widziałeś jego walki. Oczywiście, że tak. On ma, jeżeli mam przypisać komuś słowo flow, to Gary Tonon kojarzy mi się od razu na pierwszym miejscu. Wystarczy zobaczyć, trochę... jak uciekał z obaleń z kontroli Wagnera Roszy przez przewroty. Przewrotami. I robił do tego ten samolot. Tak, no. Także wydaje mi się, że ten styl bardziej odpowiada walce na przykład na bez zasadach punktów. Submission only. Na turniejach EBI, gdzie tam był podwójnym mistrzem chyba Gary Tonon. Mm-hmm. Także gdzieś tam bardziej, ktoś to może, kiedyś ktoś mógł to nazwać pajacowaniem, tak? Aczkolwiek to jest właśnie ten styl walki, taki na totalnym gdzieś tam luzie, bez spinania. Wiesz, ostatnio
przeczytałem jakiś wpis gościa, który trenuje razem z Garetononem i tam w tym wpisie ten gościu zawarł, że Garetonon jest mistrzem we flow roll, czyli w luźnej kulance. Robi to bardzo często, cały czas, tak? Daje się specjalnie, kiedyś czytałem w jego wywiadzie Garego, że on na przykład często walcząc nawet z niższymi pasami wpada w techniki kończące. Po co? Żeby jak najlepiej dopracować... Ucieczki. Dokładnie. No dokładnie. To jest moim zdaniem bardzo dobra forma treningu. Tak. Zresztą też tak robię, jeżeli walczę z niższymi pasami, staram się czasami po prostu... Jeżeli nie mam zawodów w przeciągu jakichś 3 tygodni, to staram się właśnie pracować nad swoimi najsłabszymi pozycjami. Tak, czyli to defensywa, tak? Dokładnie. Wojtku, no dobra, przejdźmy może do spraw bieżących, dotyczących bezpośrednio twojej osoby. 2 tygodnie temu? Holandia? Tydzień temu równo w Holandii. Wróciłeś po 8-miesięcznej przerwie. Już tak. Wiem, że to było 8-miesięczne, bo od razu się skontaktowaliśmy. Wygrałeś złoty medal, ku mojej uciesze. Bardzo się cieszyłem, że wróciłeś do startu, bo gdzieś tam zawsze cię podziwiałem, szanowałem jako zawodnika wagi lekkiej. No i opowiadaj może kilka słów o swoim starcie. Wiesz co, miałem tylko 2 walki w sumie na tych zawodach. Poddania? Tak, 2 walki zakończyłem poddaniami z zapleców, duszeniami. Wojtek, czyli jesteś submission grapplerem. No trochę tak, no, jeżeli jest ku temu okazja. Bardzo lubię jakby dochodzić do kontroli zapleców i właśnie starać się stamtąd dusić. Generalnie, jeżeli walczę z góry, to staram się nie tyle przejść gardę, to zawsze zajść za plecy i zdominować w taki sposób przeciwnika. No i tyle, no, wygrałem właśnie przez poddania. I tak wyglądał ten turniej. Chciałem również wystartować w kategorii takiego małego open do 77 kg, ale był tam błąd w systemie i nie mogli zorganizować drabinki. Generalnie, czyli nie odbyło się w ogóle? Nie, generalnie przed tymi zawodami był problem. Na 2 dni przed padł im system i nie można było sprawdzić nic. Ani swojej drabinki, ani kiedy jest ważenie, ani gdzie jest hala. I musiałem szukać w ogóle tego na odrębnych stronach na Facebooku, gdzie jest hala, żeby dojść, bo ważenie jest dzień wcześniej, zważyć się i później dojść na zawody właśnie. To było bardzo, bardzo zabawne i dzięki temu niestety też się nie odbyła kategoria do 77 kilo. Walcząc dla organizacji UAE, tam kompletuje się punkty, tak, te rankingowe. Dzisiaj nawet gdzieś tam przyjrzałem twój fighter profile na tej stronie i widziałem, że jesteś ranked number 5 in Poland. No. Teraz. Niestety tylko number 5. Tylko number 5, ale oczywiście wszystko idzie do przodu. Jak w ogóle poziom oceniasz na tamtym turnieju gdzieś tam w Holandii? Bo tego jest coraz więcej, prawda? UAE tych swoich National Pro robi... Na pewno jest fajne to, że można spotkać się z zawodnikami na światowym poziomie. W mojej kategorii wagowej miał być taki zawodnik Thiago Silva, Brazylijczyk, bardzo dobry. Znam typa. Niestety on nie przyszedł na halę, nie wiem z jakich przyczyn. Może dlatego, że system padł i nie mógł znaleźć. Wiesz co, nie, bo on jest od tego serio kosty i tam wszyscy zawodnicy z jego teamu byli, więc nie wiem, czym to jest spowodowane generalnie było. Liczyłem na to, że zawalczę z nim w finale. Może tak Holandia go pochłonęła, Wojtek. Albo tak, może też się tak stało. Jakie było pytanie jeszcze raz? Bo to zgubiłem w tym. Poziom. No właśnie, można spotkać fajnych zawodników. W kategorii 8-5 był chociażby DJ Jackson. W 9-4 wiadomo, Adam Wardziński. W kategorii 7-7 był taki bardzo dobry portugalski zawodnik Pedro Ramalho. Więc generalnie to jest fajne, że można zwalczyć z zawodnikami na światowym poziomie i sprawdzić swój poziom na podstawie walki właśnie z takimi przeciwnikami. Oprócz tego, że tak jak mówisz, można spotkać tych zawodników, to ja na przykład bardzo skłaniam się ku tej organizacji UAE z racji tego, że w czarnych pasach można walczyć 6 minut. Tak? Jestem naprawdę dużym fanem tego czasu walki. Oczywiście niektórzy zawodnicy lubią walczyć 10 minut, mówią, że potrafią tak taktykę rozłożyć na 10 minut, żeby to gdzieś tam wszystko grało. Aczkolwiek jeżeli mówimy o aspekcie, wiesz... Widowiskowym 6 minut jest naprawdę łatwiej obejrzeć. Nawet jeżeli gra zaczyna polegać na wiązaniu lapelami, gdzie tempo jest rzeczywiście troszkę zwolnione, to 6 minut wydaje mi się takim naprawdę optymalnym czasem. Tobie też się 6 minut lepiej walczy, czy wolisz 10? Ja zdecydowanie wolę walczyć 6 minut, ponieważ można walczyć dynamiczniej, co ja preferuję, i cały czas napierać. Bo generalnie, jeżeli mam w perspektywie walczyć 10 minut, w którymś momencie muszę się zatrzymać tej walki. Bo nie jestem w stanie walczyć przez 10 minut na na wysokiej intensywności. Ale jeżeli to jest 5-6 minut, już jest to możliwe. Że jakby jesteś w stanie przez 3 minuty walczyć bardzo mocno, później chwilę odpocząć i znowu przyspieszyć walkę. To dla mnie jest bardzo dobre, dlatego preferuję właśnie walczyć 6 minut.
Jeszcze uważam, że ta organizacja jest o tyle dobra, ponieważ właśnie można wygrać kwalifikacje na Mistrzostwa Świata, czyli na World Pro, i wygrać przelot, wyżywienie, generalnie cały pobyt. Czyli generalnie cały pobyt. Gratyfikacja. Dokładnie. I później na głównym turnieju można wygrać pieniądze, jeżeli się zdobędzie miejsce medalowe. I tak samo, jeżeli ma się odpowiednio wysokie miejsce w rankingu światowym, również to jest płatne. Więc przynajmniej dostajemy coś za to, za wkład pracy, jaki robimy. A niestety inne organizacje niekoniecznie tak to rozpatrują. Inne, już tak się nie szczyp w słowach, wiadomo, o kim mówimy. No wszyscy, no tak, no IBJJF, bo ACB, na ACB można wygrać pieniądze, nie wiem, czy na ADC chyba też na głównym turnieju, jeżeli to będzie miejsce medalowe. No można. Tak, wiesz, ale jednak wydaje mi się, że poprzez niszowość tej dyscypliny, którą reprezentujemy, ten prestiż przez bardzo długo grał najważniejszą rolę, nie? Jednak. Nadal gra. IBJJF no jest bardziej prestiżowy. O to chodzi, że jednak medale z IBJJF-u powodują, że jednak ten faming gdzieś tam sobie podbijasz. I chociaż powiem ci, że widziałem blachy z IBJJF-u, tych zawodów openowskich gdzieś tam za granicą, no to jest ładny kawałek blaszki. Muszę ci powiedzieć, no tak, że... tylko to koszt jest $100-120. Pisowego. A ciekawe, czy na nasze krajowe też będzie tyle kosztowało? Nie, mniej, zdecydowanie. Z tego, co patrzyłem w zeszłym roku i teraz też można sprawdzić, jest to chyba $50 czy 60, jest odpowiednio mniejsze. Tak, oni to dostosowują do kraju, w jakim to się odbyła. W Brazylii to jest jeszcze taniej. To dla nas jest i tak za dużo, ale proszę w Brazylii Państwa. Jest jeszcze taniej chyba. W Brazylii jest jeszcze taniej, aha. No, czyli trzeba jeździć na Rio de Janeiro Open. No, dokładnie. Wojtku, tak jak mówiłem, jak mówiliśmy, wróciłeś po długiej przerwie. Znaczy po długiej. No nie startowałeś tam kilka miesięcy. Było to spowodowane urazem? Życiem? Było to spowodowane problemami osobistymi. Okej, czyli żyćko bardziej. Też. Różne tam sytuacje rodzinne i osobiste, które mnie wykluczyły niestety ze startów. I generalnie ten start, który zrobiłem również wcześniej na ACB, też nie był do końca dobry, bo ten ostatni start, który zrobiłem przed tym, to było na ACB w Warszawie. Tak. Właśnie się skusiłem, bo zawody były po prostu w Warszawie. Tak. Bo też nie byłem odpowiednio przygotowany do tych zawodów, ale... A wcześniej to było chyba British Open? No tak, to było... Tam, gdzie walczyłeś z Megatonem, tak? Tak, to były ostatnie zawody jeszcze. No, czyli na przestrzeni, można powiedzieć, ostatnich 2 lat tych startów jednak było tak... Mało, no. Teraz właśnie chcę nadrobić to. Planuję start też w przyszłym tygodniu w Austrii, zobaczymy. Za 2 tygodnie, przepraszam. Super. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wojtku, przed tym podcastem musiałem trochę prześledzić gdzieś tam twoją osobę, żeby mieć o czym rozmawiać merytorycznie. Dostałeś swój czarny pas w roku 2012 bądź 2011, prawda? Nie, później, 2014. Ja byłem w Anglii, bo wyjechałem w Anglii na wakacje 2014 i w październiku wróciłem odebrać ten pas z rąk Braulio, bo było u nas seminarium. Okej, w 2014, dokładnie. Tak? Tytuł mistrza Polski, swój pierwszy, wywalczyłeś w 2012 roku? Tak, w brązach czarnych, miałem brązowy pas. W brązach czarnych, na Mistrzostwach Polski. Pamiętam, to były Mistrzostwa Polski, przypomnę, to były w Łodzi. W Łodzi, tak. W Łodzi, tak. No dobra, to może opowiedzmy o tej twojej drodze do czarnego pasa, nie? Kiedy w ogóle zacząłeś trenować? Zacząłem trenować chyba w 2018, czy... No, w 2018, w 2008. To niezły kocur się wydało. A w 2014 dostałem czarny pas. Cofnąłem się w czasie. W 2008 roku właśnie na pierwszy... Pamiętam swój pierwszy trening. Przyszedłem na trening do Mirka Oklińskiego, czyli zaczynam u trenera trenerów, jak chyba większość ludzi. Tak, cała Warszawa. Tak, ale pierwszy trening tylko tam odbyłem. Następnie stwierdziłem, że warto zapoznać się z innymi klubami. Trafiłem do warszawskiej Copacabany. Już tam mi się spodobało i zostałem. Zbyt ostry klimat był dla mnie u Mirka Oklińskiego. Generalnie tam byli nastawieni głównie na MMA. No to jeżeli zacząłeś startować z 2000, zacząłeś trenować w 2008, w 2012 zdobyłeś tytuł mistrza Polski, to były purpury czy brązy, przypomnij mi? Brązy czarne. Brązy czarne, to była elita. Aha. Czyli dość u ciebie ten progres z pasami postępował tak w miarę szybko. No tak, bo dużo trenowałem i to wynikało z tego. Trenowałem 2 razy dziennie. Okej. Okay. Bo studiowałem, miałem bardzo dużo czasu na to, więc... Okej. Okay. Robiłem 2 jednostki treningowe dziennie i głównie to było tylko jiu-jitsu. Nie było żadnej siłowni, cardio, nic. Dużo drilli, dużo powtarzania technik i walki. Okej. Okay. Czy w tamtym czasie jakoś specjalnie na seminaria jeździłeś? Gdzieś starałeś się skądś tą wiedzę cały czas czerpać, czy... Miałem takiego partnera do treningów, on już niestety nie trenuje, ta osoba. Mieszka w Kolumbii, z tego co mi wiadomo. Aleksander Kujawa, on był trenerem właśnie. Tak, pamiętam. W Copacabanie i on się dzielił ze mną swoją wiedzą, która była
okrutna. No. Miał bardzo dużą wiedzę na temat jiu-jitsu, bardzo, bardzo dużo technik znał i on się z nim, ze mną tym dzielił i on się przyniósł do mojego progresu. Bardzo dużo razem właśnie drillowaliśmy, on mnie uczył nowych technik i to z tego wynikało. Wiesz, ja na przykład z mojej perspektywy osoby, które po 4 latach robił tytuł mistrza Polski, rzucam od razu do takiej szufladki nazwanej talenciaki. Troszkę tak, wiesz? Mi się wydaje, że to wynikało też z tego, że ja byłem zawsze aktywny i miałem po prostu przygotowanie motoryczne i koordynacyjne do tego, że wszedłem na trening jiu-jitsu i łatwo mi się było uczyć wszystkiego. Nie musiałem się uczyć ruchów, koordynacji, tylko samych technik. Czyli już technikę od razu. Ja trenowałem wcześniej piłkę nożną i w liceum raz, 2 razy w tygodniu z kolegami chodziłem sobie na akrobatykę po prostu tak for fun. I wiesz, na przykład dla mnie zrobienie salta, stania na rękach nie było problemem. Już jak przychodziłem na jiu-jitsu, więc byłem przygotowany tak dosyć dobrze koordynacyjnie i później po prostu uczyłem się technik. I mi się wydaje, że to nie tyle talent, co właśnie takie przygotowanie motoryczne. No i oczywiście ta praca, o której mówiłeś, tak? Czyli trening 2 razy dziennie. Nie? Ale to wynikało z pasji po prostu, że mi się to podobało. Zajawki, jakby no, chciałem do takiej zajawki, dokładnie. Chciałem się uczyć nowych technik, cały czas chciałem się rozwijać i miałem obok siebie osobę, która umożliwiała mi to i po prostu przychodziłem i trenowałem z tą osobą. No dobra, to teraz może przejdźmy trochę do takiego truizmu, a mianowicie do kwestii, z którą gdzieś tam staram się z każdym o tym rozmawiać. W jaki sposób mentalnie wpłynęło na ciebie jiu-jitsu? Jak bardzo się zmieniłeś? Jak bardzo zmieniło się twoje postrzeganie na wiele rzeczy? Czy generalnie nie rozkminiasz aż tak tego? To jest bardzo ciężkie pytanie. No ciężkie, znaczy ciężkie, wiesz. Ja uważam, że jiu-jitsu uczyniło mnie zdecydowanie szczęśliwszym człowiekiem. O tak. Mi jiu-jitsu dało bardzo dużo w życiu. Generalnie jako osobie poznałem bardzo wiele osób, które wpłynęło na mnie, pokazało mi, że można żyć w taki, a nie inny sposób, można mieć takie podejście, a nie inne do życia. Generalnie to nawet nie chodzi o sam trening, tylko o to, jakich ludzi się poznaje wokół siebie dzięki jiu-jitsu. Ludzi ze wspólną pasją i ci ludzie też często zajmują się innymi rzeczami. Masz, jakby poznajesz ludzi z różnych dziedzin życia dzięki temu, że macie wspólną pasję, która polega właśnie na treningach. I to ci daje możliwość spojrzenia na świat oczami innych ludzi. I to mi się wydaje, że tak wpłynęło na mnie właśnie jiu-jitsu w taki sposób. Że czyli dało ci taką możliwość szerszego spojrzenia gdzieś tam na to. To na powiem to wszystko. Ci, że jest wspólny mianownik. No już też to, że byłem w stanie po prostu jeździć po Europie i po świecie startując na zawodach dzięki jiu-jitsu. Też jak byłem młodszy, pewna grupa osób mi pomagała, po prostu opłacała zawody albo właśnie wspierała mnie i zacząłem podróżować po świecie, też mi się spodobało. Dzięki jiu-jitsu też wyjechałem do Anglii, gdzie mogłem prowadzić zajęcia, więc mi się wydaje, że gdybym nie trafił na ten sport, moje życie było o wiele uboższe. Właśnie epizod twój w Anglii, który trwał aż 2 lata. No, trochę ponad nawet 2,5. Trochę ponad 2 lata prowadziłeś zajęcia, przypomni w jakiej akademii? Wprowadziłem w Gracie Barra London Bridge i w New School BJJ. Okej, okay. Czyli nie robiłeś u Braulio tam? Robiłeś nie, bo to on mieszka w Birmingham. W Birmingham. I to jest tam godzinę ponad pociągiem. Ale powiedz, ty tam też byłeś, że tak powiem, full-time job twoje? Jiu-jitsu tam? Czy... Tak, tylko ja tam mieszkałem z dziewczyną. Generalnie okay. Jakbym próbował się sam z tego utrzymać, to nie byłoby tak łatwo. Generalnie okay. Londyn jest bardzo, bardzo drogim miejscem. Najdroższym w Europie. Więc. I powiedz trochę może o kulisach tego, jak to się zaczęło, że zaprosili cię tam do trenowania w Londynie. Nie, zaczęło się bardzo prosto. Chciałem pojechać na wakacje, żeby podszlifować swój język, generalnie zarobić jakieś pieniądze, popracować. No i zacząłem po prostu chodzić na treningi, no i zostało mi zaproponowane to, żebym zaczął może prowadzić zajęcia. A to musiałeś odpalić trenera, czy tam... Nie, po prostu akurat było miejsce, że ktoś poszukiwał osoby, żeby prowadziła zajęcia. A tu miałeś już pasek, powiedz, czarny? Czy brązowy. Brązowy jeszcze. No tak jak mówiłem, w 2014 pojechałem z brązem, później wróciłem po czarny pas. Okej. No jak wspominasz tamten czas w Anglii? Treningi, prowadzenie, poziom. Wiesz co, bardzo dobrze wspominam, bo miałem taką grupę osób, która była bardzo zaangażowana w treningi. To było 5, 6 czy 8 osób, która bardzo, bardzo intensywnie trenowała. I zawsze też jak przychodziłem na zajęcia, zawsze się uczyłem czegoś nowego i miałem taką motywację właśnie też do trenowania i do startów. Że byłem w tej grupie, w grupie osób, która była bardzo zaangażowana, w to, że nadal z nimi utrzymuję kontakt.
I dzięki temu też właśnie tam trochę też więcej startowałem w Anglii. I to bardzo, bardzo dobrze wspominam ten okres. I zawsze jak jeżdżę na jakieś zawody, to odwiedzam te akademie, w których trenowałem tam. Czyli znajomości zostało tam troszkę z tego. Tak, ja cały czas utrzymuję kontakt z tymi ludźmi dzięki właśnie Messengerowi, dzięki Facebookowi. A ja widzę cały czas, Wojtku, że ty podróżujesz troszkę, prawda? No bardzo lubię podróżować. No właśnie bardzo lubię podróżować. No. Niekoniecznie na zawody. Ale... Nie, no właśnie też widzę, że często gdzieś tam stawiasz zdjęcia, patrzę tu, Wojtek, myślę, kurde, ja znowu gdzieś pojechał, nie? I właśnie, wiesz co, podoba mi się to, że mimo tego, że jesteś dużym zajawkowiczem z jiu-jitsu, jest to twoja życiowa pasja, że też potrafisz oddzielić te, że tak powiem, podróże, że wiesz... Podoba mi się to, że jeżeli widzę twoje zdjęcie skądś, to ja wiem, że ty tam pojechałeś nie tylko po to, żeby iść do akademii, zrobić zdjęcie w kimonio, nice session, guys, bla, 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 tego typu, tylko że jedziesz przede wszystkim poznać nowe miejsce, nowy teren i mieć jeszcze szersze spojrzenie na to. Dokładnie, nie zawsze chodzę na treningi. Tak jak byłem we wrześniu chyba w Szwecji, w Danii, w ogóle nie wziąłem ze sobą kimono, przyszedłem na trening, bo nie pojechałem z takim założeniem tam, bo trenuję na co dzień, więc... No właśnie, jak traktujesz gdzieś, to w formie takiej odskoczni też trochę. Dokładnie. A jakieś miejsce takie najciekawsze, które odwiedziłeś ostatnio? Ostatnio? No właśnie w Skandynawii, jak byłem ze znajomymi, bardzo mi się podobało to, jak to jest tam wszystko zorganizowane, że tam mieszkają bardzo spokojni ludzie, jest bardzo, przynajmniej tak było w Kopenhadze, jest bardzo mały ruch samochodowy. Wszyscy poruszają się albo na piechotę, albo na rowerach i to jest właśnie fajne, że jest tak to rozwinięte. Można sobie swobodnie chodzić po mieście, po ulicy, jest bardzo, bardzo mało samochodów. Okay. Niestety taką słabą rzeczą jest tam pogoda. Byłem we wrześniu, gdzie było teoretycznie 14 stopni, a w zimowej kurtce było mi zimno, ponieważ taki był wiatr intensywny. Wiatr był jasny. Straszne rzeczy. My teraz odwiedziliśmy Maltę. Byliśmy na Malcie przez tydzień. Jakoś wiesz co, w przeglądaniu tych wszystkich wakacyjnych wycieczek, to wydało nam się takie dość ciekawe miejsce. Było tam pomiędzy 15 a 20 stopni. Ja generalnie wyjeżdżałem z takim założeniem, że myślę, gdziekolwiek, byle przez tydzień było słońce. Byle po prostu napromieniować się, wiesz, przez tydzień. Myślę, dobra, będę chodził w kurtce czy tam w bluzie, będzie 15 stopni czy mniej, nawet spoko, ale codziennie słońce. I udało się akurat nam uzyskać te słońce przez tydzień. No, już nie mogę. I najśmieszniejszy był fakt, Wojtek, że przyjechaliśmy pierwszego dnia, byliśmy w hotelu, poszliśmy do hotelowej knajpki zjeść. I jakiś taki młody gościu, tam zamówiliśmy, podchodzi do nas, rączki założone z tyłu i mówi, where are you from, guys, bla, 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 gadka. I mówi do mnie, excuse me, do you train any kind of grappling sport? Nie, wiesz, oczywiście kalafiory. Przez ucho, przez kalafior, nie? Ja do niego to mówię, że tak, nie, że jiu-jitsu i w ogóle. I okazało się, że gościu trenuje w lokalnej akademii judo. Miesiąc temu zaczął. Ale poza tym, że wiesz, zaczął i jest takim totalnym świeżakiem, to po prostu taki typowy nerd. Joe Rogan, kettlebellsy. Wszystko zna. Jakby wszystko wie i za każdym razem, jak widział gdzieś nas w hotelu, no nie odklejał się. Nie odklejał się, wiesz, codziennie gdzieś była gadka z nim. W ogóle dzień przed naszym wyjazdem, skoczyłem tam właśnie do knajpki na coś tam zjeść i on mówi do mnie, oczywiście zobaczył mnie to od razu, wiesz, oczka i od razu podbija z gadką i mówi, że wczoraj na treningu po raz pierwszy, bo ta grupka, te judo tam w tym miejscu, to tam 6-7 osób trenowało, jakiś czarny pas z Francji prowadził zajęcia, ale jakaś taka kameralna sekcja. Generalnie Malta chyba nie jest zbyt duża, więc... Nie, tam generalnie z końca na koniec jedziesz godzina. No, także też takie skromne miejsce, ale mówił, że po raz pierwszy kulał się w parterze ze swoim trenerem, w ogóle, że... I mówił do mnie, man, wiem dlaczego ludzie to tak kochają, nie? Mówi, próbujesz coś zrobić, siłujesz się, mówi, wszystko wkładasz, żeby cokolwiek zrobić, a twój bardziej doświadczony przeciwnik po prostu z palcem w dupie robi z tobą co chce, a ty potem wypompowany, kurde, że mi nie wyszło i wiesz, mówi do mnie, to frustracja i wszystko tak napędza mnie, żeby iść na następny trening. No bo chcesz to zrozumieć na początku, jak to jest możliwe, że ktoś cię w ogóle kontroluje, że ty nie, nie jesteś w stanie się ruszyć. Tak. Najczęściej jest to mniejsza, znaczy w moim przypadku to ciężko było, że była mniejsza osoba, ale zazwyczaj jest to mniejsza osoba, która kontroluje większą. Jak to się dzieje? Tak. Albo mówił, że jak dziewczyna, która tam trenuje kilka lat te judo w pozycji trzymania judockiego, czyli w kesagatame, złapała go w bocznej za łeb, to myślał, że skąd ona ma tyle siły, wiesz, nie? A to niekoniecznie tylko siła. No czasami tak. Aczkolwiek, wiesz co, fajnie było posłuchać perspektywy właśnie takiego świeżaka, wiesz? I to takiego otwartego, bo czasami ludzie przychodzą na treningi, ale nie uzyskasz od nich aż takiej, jakbyś się spytał, no jak się czujesz po miesiącu treningów? Ty fajnie, boli mnie czasami coś tam, czasami nie, ale fajne to jiu-jitsu, no bo ludzie z innych części świata są bardziej otwarci, nie? Okazało się w ogóle, że ten chłopaczyna jest z Serbii.
Jest z Serbii, pracuje na Malcie, rok czy dwa lata u ruskich pracował na budowie gdzieś tam. Też taki obieży świat. Obieży świat, ale wiesz, mega, naprawdę mega zajawkowy i gdzieś tam mnie trochę zainspirowało. Pierwszego dnia to mówię Gabrysce, myślę, kurwa, wyjechałem, żeby zdalo jiu-jitsu i pierwszego dnia. Ja już masz jiu-jitsu. No to właśnie jest fajne, że bardzo łatwo jest nawiązać kontakty, gdzieś, jak gdzieś wyjedziesz, jeżeli chcesz. To po prostu idziesz do akademii, tak, albo kogoś spotkasz i już masz ludzi, z którymi nawiązujesz kontakt. Do jakiego miejsca byś nie pojechał na świecie? Tak, właśnie o to chodzi, że te koneksje, które na całym świecie możesz uzyskać. I tak naprawdę podoba mi się to, że niezależnie od tego, jakim stopniem jesteś, że nie jest tak, że jak przyjdziesz, tylko jaki pas niebieski, a dobra, dołącz. A czarny, witamy, witamy, tam wiesz. Znaczy oczywiście to jest w zależności od ludzi, ale zazwyczaj, jeżeli przez atmosferę w klubie bardziej przeważa ta życzliwość i to ten, to naprawdę zostaniesz zajebiście potraktowany jak taki brotherhood. No, można powiedzieć, że jiu-jitsu tworzy takie... Jak na przykład prowadzę zajęcia i przychodzi nowa osoba z zagranicy, to zawsze od razu pierwszy co to podchodzę, skąd jesteś i tak dalej, żeby porozmawiać, gdzie trenujesz. Tak. Zawsze staram się nawiązać kontakt, bo to jest właśnie fajne, że możesz kogoś przywitać i wymienić poglądy na przykład na temat jiu-jitsu po prostu. Jak się trenuje w innym miejscu, jak to widzisz tutaj. Dokładnie. I to jest, wiesz co, wydaje mi się, że to jest właśnie klucz do tego, że dzięki temu, że jiu-jitsu ma takie dobroczynne działanie na człowieka, że ty właśnie masz większą chęć być jakby jakieś, nie wiem, komunikatywne, żeby porozmawiać z kimś tak życzliwie, zapytać, posłuchać go, tak? Bo wiesz, ludzie mają bardzo duży problem, żeby słuchać. Bo bardzo dużo jest, wiesz, osób z jakim charakterem, że mówisz coś do... Ja na przykład mam kilku takich znajomków, do którego coś opowiadam, on do niej mówi, to chuj, słuchaj, co ja zrobiłem. Nie? Wiesz, najgorzej. No, znaczy, ale wiesz co, to ja nie mam pretensji do nich. Nie? Wiesz, że to jest charakter, mówisz do niego, on tak o, już nie może wytrzymać, że ty tak długo mówisz, że on nic nie mówi. Nie? I mówi, ty, to chuj, słuchaj, co u mnie. Nie? Wiesz, a tutaj jednak wydaje mi się, że tak jak ci mówiłem, w jaki sposób jiu-jitsu potrafi zmienić życie, to... Wydaje mi się, że bardziej potrafi otworzyć człowieka i przede wszystkim tą perspektywę poszerzyć tego, że warto się zainteresować, kim jest ten ktoś, kto właśnie, z kim właśnie walczysz. Dokładnie, bo jest, ludzie przychodzą z bardzo różnych środowisk. No. Bardzo różnymi rzeczami się zajmują. A powiedz, jakieś takie widzisz różnice pomiędzy tym, jacy ludzie przychodzą, powiedzmy tam w Anglii trenowali, a tutaj gdzieś tam w Polsce, czy też tak jest, że z różnych środowisk? Nie, z bardzo różnych środowisk tam ludzie przychodzili. No, tylko tam był o wiele większy przekrój też narodowościowy. Wiadomo, że tam w Londynie to jest takie multikulturowe miasto, tak. Więc tam z każdego zakątka świata ludzie przychodzi. A gdyby wiesz, jakby na to powiedział. No dobrze. A taką, jeśli jeszcze mogę powiedzieć, różnicą, jeśli chodzi na przykład o podejście do treningu, było takie, że na przykład Anglicy są mniej waleczni, ale to się przekłada na to, że są bardziej techniczni, bo tak, próbują wiele rzeczy. Ale to z kolei jest tak, że na zawodach bardzo często przegrywają, bo nie mają tej waleczności w sobie, tak jak Polacy. Tutaj, jeżeli z kimś sparujesz, no to jeżeli chcesz kogoś poddać, naprawdę musisz się czasem napracować. A tam ludzie często nie klepią na przykład niedopięte duszenia. What? No serio, no. Ale przez to są bardziej techniczni, bo próbują cały czas nowych rzeczy. Pokażesz coś komuś nową rzecz na treningu, on ją próbuje zrobić. Pomimo tego, że ktoś na przykład przejdzie mu gardę, podda go, cały czas będzie próbował, żeby to wyćwiczyć sobie. I to jest nie mają takiego ego. Okej, właśnie to jest też bardzo ważne. Ja bardzo często powtarzam gdzieś tam ludziom, to wiesz, jak właśnie trenujemy, że kiedy walczycie, kiedy na tej konkretnej jednostce treningowej przychodzi czas sparingów, nie tyle co zadaniówek, próbujcie tych rzeczy. Próbujcie rzeczy z dzisiejszego treningu, bo to jest jakby aplikowanie tego, co dzisiaj macie przerobić, a nie na zasadzie, wiesz, robimy gilotyny, nie, a ktoś chce, wiesz... Robi to, co robi najlepiej. Wiesz, z kim ja słuchałem, kurde, wywiadu, czytałem lub słuchałem jakiejś wypowiedzi jakiegoś zawodnika, on właśnie powiedział, że bardzo częstym problemem jest to, że ludzie idą w ten comfort zone. Wiesz, no ma dobry knee slide, przejście do bocznej i powiedzmy jakieś tam duszenie z bocznej i będzie na każdym to robił i potem, wiesz, wychodził opierzony, wiesz, jak to, o, dzisiaj zajebisty trening, wiesz, tyle osób poddałem czy coś. No to jest trochę bez sensu, jeżeli myślisz o zawodach. Musisz cały czas rozwijać. No. Jakby taka forma sparingu ma sens, jeżeli masz właśnie w zanadrzu start, w następnych dwóch, trzech tygodniach, że robisz to, co robisz najlepiej. Ale jeżeli tego nie masz, no to powinno się starać rozwijać różne aspekty gry. No i bo właśnie to ego, nie? Jeszcze wchodzi w grę. To jest, kurde, to jest kamień, uważam, ludzi, którzy przychodzą na treningi, że nie potrafią sobie poradzić z tym, że coś im nie wychodzi, że poddał ich 30 kilo mniejszy gościu. Przynajmniej na początku, wiesz, to
to też piłowanie tego jest niesamowicie ważne. Nie? Im mniej zaczynasz tego mieć, tym tak naprawdę bardziej zaczynasz rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Tak mi się wydaje, wiesz, że to nie zawsze postęp w jiu-jitsu to jest to, że ty znasz więcej tych technik, lepiej się ruszasz, częściej poddajesz, tylko to, jaki zaczynasz być mentalnie. Dlatego, że z tobą poruszyłem ten temat, tak? Jak mentalnie, powiedzmy, ciebie zmieniło, czy w ogóle ludzi zmienia, to mi się wydaje, że... No ja nie byłem inną osobą, też miałem takie podejście na początku. Wiadomo, że nie chciałem przegrywać i tak dalej, a to się zmienia z czasem po prostu. Im dłużej to trenujesz, tym zaczynasz właśnie rozumieć, na czym to polega. No właśnie tutaj dziś na seminarium ze Zbychem miałeś okazję posłuchać, jak on powiedział, że różnica między zadufaniem, a pewnością siebie. Aha, wyjaśnił właśnie. Okej, okay, to też jest taki niby... Pewność siebie, a zadufanie i to jest takie ten. Dlatego, ładnie powiedział, że pewność siebie jest cechą mistrza. Tak, tak. A zadufanie niekoniecznie. No i dokładnie tutaj na pierwszy, od razu na moje pierwszym skojarzeniem był Gordon. On już jest trochę zadufany chyba. Tak, aczkolwiek wiesz co, mi się podoba na pewno w Gordonie to, że on mimo tego co mówi, czyli jest zadufany powiedzmy w jakiejś tam kwestii, ale realizuje to co mówi. Wiesz, o co chodzi? On gdzieś sam nawet napisał o tym, że wszyscy mówicie, jaki to jestem, bla, 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 ale mimo wszystko realizuje to, co mówię. Czyli jeżeli on mówi, że jest the best, że jest w stanie poddać najlepszych czy coś, nadchodzi turniej i... Nie jest w stanie, no tak, to się zgodzi, że jest w stanie to zrobić. Aczkolwiek trochę życzyłem mu tej przegranej z Joao Rojo, dlatego że uważam, że przegrana też w pewnym sensie jest cechą mistrzowską. Jak zniesiesz tę porażkę. Tak, jak zniesiesz, zwróć uwagę na takie jednostki jak Ronda Rousey. No właśnie, to jest też dobry temat, który poruszyłeś. Ronda Rousey, a Conor McGregor. Conor McGregor bardzo dobrze zniósł na przykład porażkę z Diazem i to było widać w wywiadach. Po prostu zaakceptował tą porażkę, nie szukał wytłumaczeń, tylko zaakceptował, powiedział, że Diaz był lepszy i tyle, i chce rewanżu. No a z Habibem? Tu jest gorzej, wiesz, w moim... myślałem, że generalnie nawiążę do walki z Habibem, bo wiesz, był... chyba nie słuchałem wywiadów po walce z Habibem. A nie było tam... wywiadu? Nie było wywiadów, Conor się zerwał. Nie było, rozumiesz, właśnie o to chodzi, że był bardzo duży hype na tą walkę. Była potem duża kontrowersja, wiesz, związana z czym? No, z wyskoczeniem z klatki. Tak, z wyskoczeniem z klatki. No i gdzieś, kurde, Conor po tym wszystkim zaginął. W ogóle widziałeś ten dokument na Netflixie? Widziałem. No i jak wrażenie twoje? Słabe, prawda? No, mi się nie podobał do końca. Po prostu przedstawiona historia jakby Conora takiego, jakim jest. Tak, no. I Wojtku, powiem ci, że najgorsze w mojej opinii, jak to obejrzałem, było to, że mieli naprawdę zajebisty potencjał w Conorze, bo on jest naprawdę, popatrz, ludzie go lubią i ludzie go nienawidzą. I teraz, jak masz takiego gościa, możesz zrobić o nim film, który może nie tyle, co spowoduje, że ci, co nie lubią, będą lubili i odwrotnie, ale możesz przedstawić go w taki sposób, który, z którego jakby, wiesz, ludzie nie znają go. Dokładnie, z innego punktu widzenia. Pokazali go takiego, jakim jest, jaki ludzie go widzą na co dzień. I wiesz co, i zrobili, dla mnie ten film nie różnił się niczym od takich UFC Countdown. Dokładnie, miałem takie samo wrażenie po tym filmie. Takie, że o, jak do walki się przygotowuje, że tutaj taki chudy był, że tam Dana White, że ten Schwarzenegger tam był w tym, u niego w domu. Takie po prostu rich life Conora McGregora, tak? No i tam na początku było pokazane, że on tam zaczyna, ale też, że jest taki pewny siebie, że... Tak. No i widzisz, i tutaj ta cecha mistrzowska, czyli jak jesteśmy w stanie gdzieś tam znieść tą porażkę, żebyś podbudować i iść dalej. No i ja zawsze myślę o Rondzie, wiesz? Naprawdę była na fali, była w sztosie, a potem przecież wjazd. Dwie porażki, depresja i kurde, mamy ją w WWE, co jest dość niskim spadkiem, nie? Uważam. Takim. No jak byłeś zawodnikiem jakby MMA, gdzie wychodzisz do klatki i bierzesz udział w realnej walce i nagle zaczynasz udawać po prostu, no to jest moim zdaniem trochę słabe. No niestety, aczkolwiek... Ja też byłem fanem Rondy Rousey. Tym, jak walczyłem. Ty byłeś fanem WWE może. Nie. Może teraz będę, dzięki Rondzie. A, może dzięki Rondzie, no. Właśnie. Coś miałam powiedzieć, ale już Wojtku gdzieś tam mi to umknęło. A, właśnie a propos znoszenia tych porażek i radzenia sobie z tym, chciałem się ciebie zapytać, jak ty na przestrzeni swojej kariery zawodniczej miałeś jakie podejście jakby do przegrywania? Czy też było tak, że na początku... Nie wiem, dołowałeś się tym bardziej, mniej ciężej ci było wracać do treningu po jakieś tam porażkę? Na początku na pewno tak. Było wiele ciężej. Generalnie każdą porażkę znosiłem dosyć źle, że
bardzo to przeżywałem, a teraz już nawet nie zwracam na to uwagi, no, jak przegram. No bo jakby trzeba zrozumieć, że to jest, jakby jeżeli ma się jakiś cel, to generalnie ten cel jest czymś nadrzędnym. Droga do tego jest nieważna. Jeżeli jesteś w stanie dojść do tego celu, powiedzmy, już tak abstrahując, masz cel zdobycia tytułu mistrza świata. Co zmienia, jeżeli po drodze do tego przegrasz 100 razy, jeżeli osiągniesz ten cel? To nie ma żadnego znaczenia, bo osiągnąłeś swój cel. I tak ktoś powinno patrzeć. Porażka jest jakby wpisana w to i zawsze będzie. I jeżeli po prostu masz jakiś cel, to musisz patrzeć na ten cel i nie zwracać uwagi. To jest po prostu element twojej drogi, wygrywanie i przegrywanie. O to chodzi. A tutaj jak dzisiaj z kolegami rozmawialiśmy, to padło takie stwierdzenie. Jeżeli nie jedziesz na zawody z nastawieniem, że masz wygrać pierwsze miejsce, to po co w ogóle jechać? Zgadzasz się z tym? Tak. Wygranie. Przynajmniej ja tak mam. Zawsze celem jest wygranie zawodu. Wiadomo, że celem jest jakby to, żeby zaprezentować się najlepiej danego dnia, w jakiej tam formie jestem, ale też jakby celem jest wygranie danych zawodów. Przynajmniej ja tak mam. A patrzysz na to na przykład w ten sposób, że drillujesz jakieś tam swoje nowe akcje i jedziesz też na zawody potestować coś nowego, co robisz? I potem nawet jeżeli ci to wyjdzie, ale koniec końców coś tam, to jesteś zadowolony z tego, że to weszło ci coś, co ostatnio ćwiczyłeś? Ja na przykład mam tak, że to już później działa automatycznie, przynajmniej w moim przypadku, że drilluję coś, później robię to na walkach. Drilluję to i później robię na walkach. I często już później mam na przykład sytuację, w której robię coś automatycznie. I nie do końca zdaję sobie sprawę, że to zrobiłem na tych zawodach. Okej. Okay. Że na przykład drilluję walkę po i ją automatycznie już przekładam. Że idę po prostu. Po to, no tak, bez takiego większego, głębszego zastanowienia. Okej. Okay. Bo to robiłem przez ostatni miesiąc. I to w sumie można nazwać takim przygotowaniem, że chcę to przetestować. Testujesz to się, no, sobie, nie? Automatycznie dzieje, bo jak przez miesiąc coś robisz, to już masz później w nawyku. Przynajmniej przez 2 miesiące cały czas to powtarzasz, drillujesz i cały czas dążysz do tego, tylko do tej jednej akcji, na przykład w walce. Okay. Później samo przełoży. No bo wiesz co, jakby oczywiście każdy ma różne indywidualne podejście do tego startowania na zawodach. Ja przez rok czasu nie wystartowałem nigdzie. Oczywiście każde zawody to był wielki ból dupy, że jednak nie startuję, jak już widziałem, jak to się dzieje. Aczkolwiek wiesz co, czasami jednak te naprawdę doświadczenie, które zbierasz, mimo tego, że no, nie wygrywasz czasami, no, czasami nie pójdzie. Ludzie czasami jeżdżą na zawody naprawdę x lat i potrafią się wspiąć na maks na trzecie miejsce na podium. Nie? W ten sposób. Ale mimo wszystko jeżdżą, startują, walczą i cisną. I teraz wychodząc z takiego założenia, że nie, bo to już mi się pewnie nigdy nie uda, nigdy mi się więcej nie uda wyjść niż trzecie miejsce, no to wiesz, trochę zaprzecza to tej teorii, której mówiliśmy wcześniej. Jak nie jedziesz wygrać, to po co jedziesz? Nie? Niektórzy po prostu lubią walczyć. No ja to inaczej widzę właśnie, że jakby w głowie mam, że chcę wygrać. Mhm. To, że zdobyłem trzecie miejsce, no okej, zdobyłem trzecie miejsce, no i tyle. Ale zawsze staram się myśleć o tym, żeby wygrać ze wszystkimi po drodze. Wiadomo, że jeżeli masz w kategorii 15 osób, nie każdy może wygrać, a każdy chyba jedzie po to, żeby wygrać, no tak, w większości przypadków. Tak. I tyle, że trzeba mieć w głowie po prostu, że jadę wygrać. To, że zdobędę trzecie miejsce, spoko. Mnie to na przykład cieszy. Jeżeli wejdę na podium, to już jestem zadowolony ze swojego występu. Okej. Okay. Okay. Wiadomo, że celem jakby głównym jest to, żeby wygrać, ale jeżeli dojdę do półfinału, znaczy, że wygrałem ileś tam walki, zdobyłem miejsce medalowe, to już jest jakiś sukces. Ale niektórzy też mają takie podejście pod tytułem brąz już mam, znasz się? Nie. Znaczy, że jak już jesteś w połówce, aha, to wygrywasz, już masz brązowy medal, a potem to już byle nie ruchali. To nie, to nie. Nie, no ale wiesz, no mówię ci tylko jakby o różnych podejściach, które gdzieś tam usłyszałem na przestrzeni swojej drogi i ja też pamiętam, że gdzieś w niebieskich pasach, pamiętam, że na turnieju No Problem Cup, był kiedyś taki turniej w Łodzi, była jedna edycja w 2012, wywalczyłem tam swoje pierwsze miejsce, pierwsze miejsce medalowe. Oczywiście to było trzecie, tak, gdzieś brązowy medal, no ale musiałem z 2 czy 3 walki wygrać do tego. Nie? Więc no to już jest sukces, no po iluś tam 2-3 latach treningu, tak? Zdobyłeś medal. Więc. Tak, zdobyłem medal i pamiętam, że to było po prostu mega zrobienie tego dla mnie. I gdzieś tam, wiesz co, wytworzyła się wtedy bariera w głowie, że no ale pewnie, kurde, do finału to mi się nie uda dojść nigdy, nie? Tak, że to za daleko, że wiesz, gniotła mnie ta presja, że okej, w półfinale odpadłem, a to ten brąz już miałem, nie? Ale że przejście do finału czy coś, że już stworzy taką presję, że o kurde, już jestem tyle od złota, to nie wiem, bo wiesz, presja finałowa, znasz pewnie też ten termin, nie? Że już jak idziesz, finał też traktujesz tak jak każdą walkę na zawodach, czy? Tam, tak samo. Okej.
do każdej walki wychodzę po to, żeby wygrać i tyle. No. Okay. Nie ma znaczenia, która to jest, czy jest pierwsza, czy ostatnia, czy już jest finał. Mam takie samo podejście. Okej, okay, no walki. Widzisz, to jest jakby każdy ma... Nie rozumiem na przykład podejścia właśnie, że mam już medal, czy jestem w finale, to już mogę luźniej... No nie, no nie możesz, no bo nie, no celem tak, jest to, żeby wygrać. Celem jest to, żeby wygrać, dokładnie, nie? Wygranie pierwszej walki na zawodach to też jest taki sukces. Bardzo duży. To trzeba... Bardzo duży. Zwłaszcza, powiem ci, po takiej drodze przegranej, w której cały czas dostajesz baty, na przykład w pierwszej walce i popełniasz takie błędy. I niestety, wiesz co, nie wiem, jakie to ma przełożenie na to, w jaki sposób ja patrzę teraz na start, ale kiedyś, jak przegrywałem non-topper w pierwszych walkach, to myślę tak, kurwa, gdzie? No bez podjazdu. No. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Co, z tego, co dobrze pamiętam, to jest taka dobra polska zawodniczka Marta Szarecka i ona chyba tak. Też przez pierwsze 3 lata nie wygrała pierwszej walki. O, mogę się mylić, ale z tego, co pamiętam, jak z nią rozmawiałem, to chyba tak było. Tak, tak, tak. I wiesz co, wtedy... Jest takie... teraz najlepszą polską zawodniczką. Tak, więc... no właśnie o to chodzi, bo jest, wiesz, takie przekonanie, że tak, o Jezu, jak ja nie dam rady wygrać w białych pasach, to jak ja będę wygrywał w tych... Później, nie? Przecież tam jest trudniej, ale nie bierzesz wtedy pod uwagę tego, że twój warsztat będzie wtedy dokładnie, coraz lepszy, że nie? Za pół roku będziesz no. Bogatszy o ileś tam technik, o doświadczenie startów na zawodach, o ilość sparingów, które stoczysz, będziesz lepszym po prostu zawodnikiem, a twoi konkurenci niekoniecznie. No mogą nie trenować tyle, co ty, albo nie łapać tego wszystkiego tak szybko, jak ty. Mistrzostwa Europy w Lizbonie. No. Odwiedziłeś? Nie, nie odwiedziłem. Miałem kontuzję łokcia. Znaczy, ale w ogóle, kiedykolwiek tak? W życiu? Tak. No startowałem w 2013 i 2014 roku okay, w brązowych pasach. Dwie edycje w brązowych pasach odwiedziłeś. No i ostatnio na przykład na profilu gdzieś tam babskiego jiu-jitsu, czyli jest taki profil u nas, dziewczyny prowadzą, są wypowiedzi właśnie różnych zawodniczek, które piszą, dlaczego warto pojechać do Lizbony. I ja jeszcze tam nie byłem, ale powiem ci, że z roku na rok coraz bardziej przekonuję się o tym, że to jednak ta impreza ma jakąś tam magię, tak? No ma, bo jest bardzo dużo zawodników z całego świata, to po pierwsze, jest bardzo liczna. Nie wiem, teraz to już jest po 3-4 tysiące zawodników startuje na tej imprezie. Jak ja byłem właśnie w 2013 roku, to nie była jeszcze aż tak, ale i tak było dużo zawodników. A dwa, że to są bardzo dobrzy zawodnicy z całego świata. Czyli ci najlepsi startują, tak jak w tym roku. W każdej kategorii wagowej masz 4-5 zawodników, przynajmniej w czarnych pasach. Na światowym poziomie, bracia Miao, Marcio Andre, Isaac Daderlein w cięższych kategoriach wagowych. Andre Galvao, czasami w tym roku go nie było, ale tam edycję wcześniej był. Więc jakby to jest też fajne nawet. Pooglądanie tych zawodników w akcji daje bardzo dużą motywację też do treningów. Mhm. Czyli generalnie po takiej imprezie zajeweczka na treningi pewnie... Jest o wiele większe. Też tak po każdych zawodach chyba, nawet czy no wygrasz, tak, czy przegrasz, tak. Zawsze masz to. Jak przegrasz, no to chcesz być lepszy. Jeżeli wygrasz, no to cię to napędza, żeby też być jeszcze lepszym. Kiedyś rozmawialiśmy też o zestawach zasad. O, dobry temat. Dobry temat, tak. I pamiętam wtedy, jak właśnie byłem u ciebie, to zrobiła się lekka burza pod jednym z moich felietonów dotyczących mundialu, w którym napisałem... Pamiętam. Tak? Też z Maćkiem Kozakiem o tym rozmawialiśmy. I ja gdzieś tam stwierdziłem, że no mundial jakby widowiskowo potrafi być nudny, nie? Na tym najwyższym poziomie, kiedy czekamy do jakichś tam walk finałowych, gdzie one trwają 10 minut. Jest walka na przewagę. I walka na przewagę. I powiedz, tobie najbardziej odpowiada zestaw zasad? Jaki tak naprawdę? No taki właśnie zasad IBJJF, a bardziej UAE, tylko że 6-minutowy czas walki. No bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to przyspiesza tą walkę i zawodnicy właśnie nie chcą wchodzić w te pozycje, w których... przetrzymują walkę, tylko po prostu walczą. Jeżeli masz w perspektywie walkę 10 minut, jest to finał jakichś tam zawodów, czy to, jak mówiłeś, mistrzostw świata, ci zawodnicy są już też zmęczeni, bo mieli ileś tam walk wcześniej, bo to jest walka turniejowa, nie chcą przegrać tego finału i walczą na przewagę. Jeżeli jest walka 6-minutowa, pierwsze jest, mi się wydaje, że zawodnicy nie będą tak robili, a dwa, sędzia może bardziej ingerować w tą walkę. Jeżeli przytrzymujesz, po prostu daje kary i przyspiesza tą walkę automatycznie. Przynajmniej w mojej ocenie tak to powinno być. Nie wiem, jakie są wytyczne dla sędziów, jeżeli walka trwa 6 minut. Przynajmniej w ACB tak jest, że po 10 czy tam 15 sekundach bez akcji automatycznie sędzia daje karę i każe zawodnikom walczyć. Ale to ma rację bytu, jeżeli właśnie walka trwa 6 minut, bo 10 minut jest ciężko wytrzymać na wysokim tempie. I to moim zdaniem to są najlepsze zawody, zasady. Mhm. Żeby walka trwała właśnie w okolicach 6 minut i wtedy ona jest szybka, dynamiczna, ponieważ 6 minut jest po prostu każdy w stanie wytrzymać tak walczyć. A powiedz mi, czy obserwowałeś na przykład waleczki kiedyś grapplingu albo newazy?
Interesowałeś się tym tematem trochę? Nie bardzo. Nie bardzo. To już jest w ogóle temat. Jest tyle do tych organizacji, właśnie się pojawiły dwie nowe, właśnie Nevaza i Grappling. Z Nevazy to wiem tylko tyle, że Jędrzej Loska tam walczył, bo jest moim serdecznym kolegą. Mhm. Był mistrzem świata, teraz chyba był trzeci właśnie tak, w Malmo. Teraz Jędrek był trzeci w Malmo. Przegrał z takim zawodnikiem z Izraela, chyba Wikinda Bushem, z którym miałem tak. też przyjemność trenować, jak byłem tak. w Izraelu. I tyle wiem na temat Nevazy. Wiem, że to chyba zasady są też tego tak, IBJJF tak, po prostu. Tak, nie ja wiem na jakiej zasadzie w ogóle to funkcjonuje. Dlaczego to jest pod tą federacją? To znaczy, wiesz co, no, co federacja chodzi? Ta Jiu-Jitsu International Federation ma tam trzy formuły, tak? Czyli mamy tą Nevazę, czyli parter. Znaczy, mhm. to jest generalnie brazylijskie Jiu-Jitsu. Nie? Ja byłem bardzo długo przekonany, że Nevaza, ale myślę, co oni tam, że co... Co? W jaki sposób? Bo Nevaza sama w sobie to jest chyba judo. Określenie parterów judo. Tak jak oni mówią, że robią Nevazę, to robią parter. I ja myślę, dlaczego oni tam są? Dlaczego jest Maciek Polak? No, ten, z jakim... A to się okazało, że generalnie jest wszystko to samo. I miałem okazję być właśnie w Malmo na zawodach w listopadzie, pojechać tam z kadrą. Słuchaj, mega, naprawdę. Jest naprawdę turbo wysoki poziom i byłem naprawdę zaskoczony, że oglądam zawodników, których nie znam. Nie znam, powiedzmy, z nazwisk, a to jest taki, kurde, turbo... Ale tam chyba ci najlepsi zawodnicy nie startują, w sensie... Właśnie, czy... wiesz co, to jest temat dlaczego. Dlaczego jeszcze, dlaczego oni tam nie startują, bo tak, raz to jest reprezentowanie kraju. Swojego kraju. Mhm. I to jest, mi się wydaje, jeszcze taki temat, który gdzieś tam... No bo w życiu się głównie klub reprezentuje, nie właśnie, kraj. Właśnie, wiesz co, reprezentujesz klub, czyli jakby team swój, ale też przez to, że jest to sport indywidualny, wiesz, jakby... Team nie ma przynależności. No tak jak jest Gracie Barra, to Gracie Barra jest international. Dokładnie. Więc jak reprezentujesz Gracie Barra, to po prostu reprezentujesz ten swój team. A tutaj jakby, i mi się wydaje, że przez to zatraca się trochę taka chęć jakby reprezentowania, wiesz, swojego kraju. No bo to nie masz zakorzenione tego od początku, że tak, od początku tak, masz tak. na każdy zawodach, że nie dążysz do tego, żeby reprezentować kraj, tylko właśnie swoją akademię, w której trenujesz na co dzień. Mi się wydaje, że to jest z tym powiązane. Ale to jest też... Dla mnie przynajmniej jest wiele rzeczy niejasnych w tej Nevazie. Jakby nie wiem na jakiej zasadzie to jakby jest bardzo mało informacji na ten temat. Dużo wszędzie. Jest, Wojtek. Wiesz, tak? Tylko trzeba się zainteresować. Ja ci powiem, ale w sensie na portalach branżowych nie widziałem jakby informacji, że widzę teraz... informacje o zawodach po prostu na przykład, że są dwa tygodnie przed. Nie, wiesz, to teraz generalnie na początku roku zarówno Polski Związek Jiu-Jitsu, jak i Polski Związek Zapaśniczy, pod którym jest Grappling, zrobili kalendarz wydarzeń. Mhm. I muszę przyznać, że wiesz co, ja na przykład się tym bardzo bardziej zainteresowałem teraz i troszkę bardziej tego pilnuję. Pytanie, w jaki sposób, i tutaj mówię o nas oczywiście, branżowcach, wszystkich dziennikarzach, w jaki sposób my do tego podchodzimy, bo jeżeli ja przez lata podchodziłem zlewczo do tematu i na zasadzie no jest ten Nevaza, ale ja tam nic nie wiem, to się po prostu potem się okazywało, że o, dwa tygodnie zawody, a to coś wstawię, nie? Albo ktoś tam się odezwał, że no jest jakieś zawody, PZT, no dobra, okej, potem mu odpiszę, potem to wstawię. Teraz po prostu bardzo tego pilnuję, ponieważ tak jak wcześniej rozmawialiśmy, ta wizyta w Malmo i obcowanie z tą dyscypliną Nevazy naprawdę poszerzyło mi światopogląd, jeżeli chodzi o to, jak on tam walczył, jaki jest poziom, a ostatnie mistrzostwa świata, które były w Dagestanie, grapplingu. Mm-hmm. Ale to było widzieć na Flow Grapplingu i o tym już wiedziałem. Tak, tak. Bo to tak, było tak. Szerzej opisane gdzieś na tak, takich portalach branżowych. Wojtku, powiem ci, że kosmos, poziom walk w tym grapplingu, jeżeli wykupujesz subskrypcję Flow, czy nie? Wykupywałem już. Wykupywałeś, ale jeżeli wykupisz, to masz oczywiście archiwizowane tak, te zawody. Tam... Słuchaj, tam masz 5 minut walki i tam na przykład masz ruskich zapasiorów, którzy robią w kimonach. Także dodatkowo, uwierz, przez 5 minut masz takie tempo walki. No cały czas akcja, no. Cały czas właśnie akcja. Tak jak o tym mówiłem, że bo wtedy możesz wyprowadzać po prostu cały czas akcję. Tak, tak, tak. Ja to słyszałem o tym, bo tam bracia Miaocha walczyli. Tak, właśnie bracia Miaocha walczyli i to właśnie tam zawalczył chyba Paulo. Tak, i po pierwszej walce go zdyskwalifikowali. I po pierwszej walce dostał DQ i przedłużyli mu... przedłużyli zawieszenie. Mu zawieszenie. Zawieszenie broni. No. Dokładnie. No także jeżeli chodzi o te zestawy zasad, to gdzieś tam przynajmniej w moim przypadku otworzyłem się ostatnio na te dyscypliny typu grappling czy Nevaza i muszę powiedzieć, że tam naprawdę mimo tego, że jeszcze są mało spopularyzowane, wiesz, jesteśmy zapatrzeni cały czas tak naprawdę na, wiesz, IBJJF, UAE, ADCC, nie? A dużo jest... Bo najlepsi tam startują, to z tego wynika. Nie, oczywiście, ja nie mówię, że to jest złe, tylko że gdzieś tam powolutku naprawdę dzieją się duże rzeczy. Duże i fajne rzeczy, które sprawiają, że na przykład ta dynamika walki potrafi być, wiesz... Ja właśnie zastanawiam, czy jakby do czego to dąży. Jakby Nevaza jest dlatego, żeby wprowadzić na przykład na olimpiadę jiu-jitsu?
To tak, jest taki tak, jakby cel nadrzędny, tak, ale grappling to samo? Tak, i to... tak, okay, o to chodzi. Czyli jakby z dwóch stron starają się to... Tak, ponieważ zarówno Jiu-Jitsu International Federation, jak i United World Wrestling, czyli te dwie organizacje, są w jakiś sposób bardziej uznawane formalnie za organizację, która... Mają struktury po prostu. Mają struktury niż... popularne nasze struktury IBJJF. Znaczy, no bo to nie jest IBJJF, to nie jest struktura, to jest prywatna firma po to, prostu. O to chodzi. Tyle. No, no właśnie, widzisz, czyli nawet tutaj gdzieś mi zabrakło z tego zakresu wiedzy. I z tego, co wiem, rozmawiałem z kilkoma osobami, to coraz większe są szanse na to, że Nevada jiu-jitsu wejdzie na igrzyska, ale jiu-jitsu w tej formie potrójnej, ponieważ nie wiem, czy wiesz, Polski Związek Jiu-Jitsu, tam są trzy formuły. Jest Nevada, jest fighting i jest duo. No otwiera to przed nowym pokoleniem jiu-jitsu, którym my nie będziemy tym nowym pokoleniem, Wojtku, my. To już... bardzo dobra perspektywa, bo może wreszcie będą lepsze dofinansowania. Tak, tak. I wiesz, to nawet to... rozmawiałam gdzieś w wywiadach w jednym z podcastów, bo wtedy w Malmo zrobiłem, rozmawiałam z trenerem Bagim i z Maćkiem Kozakiem. Wiesz co, no jednak ta świadomość tego, że reprezentujesz swój kraj, jesteś w kadrze, to nawet dla twoich najbliższych, wiesz, tak na zasadzie. Robi jiu-jitsu, jest w kadrze, wiesz. Jest też bardziej zrozumiałe dla nich. Tak, babci chyba, się pochwalisz, nie? Wiesz, pochwalisz się tam babcia koleżance, że o, wnuczek to, wiesz, w kadrze, w reprezentacji. Ten. A tutaj na zasadzie niestety, no, robimy to dla, wiesz, prestiżu, zajawki, medali, ale gdzieś tam dalej ta niszowość jest i nie przeskoczymy na pewno skoków narciarskich. Wojtku, za 5 minut chyba rusza nasze seminarium z Zybim. Druga część, mam nadzieję, że będą dźwignie na nogi teraz. Ja mam nadzieję, że będzie kontynuacja headlocków. Headlocków? Tak. Myślę, tak było bardzo dużo tego. Tak, bardzo dużo fajnych technik właśnie. Ale cieszę się, że mogę naprawdę przełknąć ze spokojem kawę. Nie ma, wiesz, że nie ma damage'u spowodowanego. No też się tego obawiam, szczerze mówiąc. Nie, jest luz. Zobaczymy, jak jutro zjem śniadanie. No, tak. Wojtku, dziękuję ci za rozmowę. Bardzo fajnie, że udało nam się spotkać na podcaścik. Mam nadzieję, że nie ostatni raz. Również mam taką nadzieję. Wolna mata się rozrasta. Wojtku, jeszcze raz dzięki. Dzięki, pozdrawiam. Również za zaproszenie.